we're making 13 short etudes, which are independent short etudes, not taking material from the feature film. And yeah, every single person who I wanted to do one delivered something special, so. Etuda Mały Listonosz jest inspirowana prawdziwą historią zawiszaków, którzy brali udział, harcerzy, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Mieli zadanie dostarczania korespondencji. Czyli to był taki pomysł, który gdzieś tam był zbiorem różnych historii opowiedzianych, a jednocześnie jest mocno inspirowany muzyką. To jest pierwsza na świecie tak naprawdę animacja malarska, która jest w przestrzeni, malowana na przestrzennych elementach. Cały film trwa w zasadzie jedynie 2,5 minuty i film ten ma 4800 klatek, co oznacza, że na każdą sekundę przypadają 24 obrazki, które musimy odmalowywać klatka po klatce. Czyli 24 klatki na każdą sekundę. Cały proces polega na tym, że mamy najpierw stawiamy ściany 3D, te, które tutaj widać w tym momencie. Następny etap, który jest tak naprawdę w tym samym czasie się odbywa, to jest projektowanie całej animacji, czyli ruchu postaci w komputerze, w programie 3D. Także mamy postać, która później jest zrzucana przez rzutnik i dlatego animator może klatka po klatce odmalować to. Zostawiamy powidoki, także jeżeli każda klatka zostawia po sobie ślad. I tych śladów nie zamalujemy po prostu już później w sposób taki, jak powinniśmy czasem, jakby niby wydawałoby się, że poprawnie, odmalowując scenografię spod spodu, tylko zostawiamy to specjalnie po to, żeby można było zauważyć ten efekt malarski, gdzie widać, że była malowana klatka po klatce i że widać tą poprzednią fazę, to co się wcześniej działo. Malujemy tutaj pierwszą w zasadzie na świecie animację w 3D malarską, to znaczy 3D w takim rozumieniu, że będziemy mogli ją oglądać w kinach za pomocą okularów, które dadzą nam efekt głębi.